chciał latać i latał, robił to, co kochał. I robił najlepiej, jak umiał. A umiał naprawdę dużo. I do wszystkiego podchodził perfekcyjnie. Wierzymy w to, że zrobił wszystko, co w jego było mocy, żeby i tym razem dolecieć tam szczęśliwie i wylądować szczęśliwie, tym bardziej, że znał. Tak, że znał już i to lotnisko nie pierwszy raz był nawet właśnie tam w Smoleńsku, w Katyniu. To jest drugi mój uczeń w mojej karierze, który, że tak powiem, już odszedł, nie żyje, ale jeżeli ktoś jest chory i umiera, to jest inaczej, niż ktoś w pełni sił, sprawny, chcący jeszcze coś osiągnąć, nie w taki sposób. Zawsze był solidny, na tą pełną czwórkę umiał, czasami się droczył, a 4+ to się nie da, proszę pani. Mieliśmy zawsze tak w zwyczaju, że spotykaliśmy się przy stole wigilijnym, oczywiście nie w stricte samą Wigilię, ale tak jak mówię, przed samymi świętami i zawsze to miejsce na Arka, obecnego kapitana, będzie czekać. Było kochane dziecko. Zawsze życzliwy ludziom. Spokojny, wyważony. Miły, uśmiechnięty. Przyjęłam tej wiadomości i przyjmuję jej nadal do siebie, że jego już nie ma.